sierpniu 2002 roku ojciec święty Jan Paweł II odbył ostatnią pielgrzymkę do ojczyzny. Była to krótka pielgrzymka, ograniczająca się właściwie do terenu archidiecezji krakowskiej. Towarzyszyło jej hasło Bóg bogaty w miłosierdzie. 17 sierpnia, w sobotę, ojciec święty przybył do krakowskich Łagiewnik. To była jego druga wizyta w Łagiewnikach. 5 lat wcześniej pobłogosławił makietę z planem rozbudowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Teraz przybył, aby konsekrować nową świątynię, Bazylikę Bożego Miłosierdzia. Mówił wtedy: jestem przekonany, że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski, udzielać swego miłosierdzia. Modlę się, aby ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga, miejscem nawrócenia i pokuty, miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej, źródła miłosierdzia, miejscem modlitwy, wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Ojciec święty Jan Paweł II, nawiedzając kalwaryjskie sanktuarium w czasie swojej ostatniej wizyty do ojczyzny 19 sierpnia 2002 roku, w czasie mszy świętej homilię rozpoczął od przywołania Matki Bożej Miłosierdzia. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, mówił wtedy. Maryja jest Matką Miłosierdzia. Ona jako pierwsza w swoim życiu doświadczyła owoców Miłosierdzia Bożego. Poprzez udział w chwale zmartwychwstania, niebowzięcie, zjednoczenie z Chrystusem w chwale nieba, jako pierwsza doświadcza owoców Bożego Miłosierdzia. Właśnie niebo to jest ten największy owoc Bożego Miłosierdzia, jaki jest przeznaczony dla każdego człowieka. Obrazują to także kalwaryjskie dróżki, kiedy idziemy na stacje maryjne. One składają się z trzech części. Są stacje boleści Matki Bożej, stacje pogrzebu i stacje chwały nieba. Ta droga Maryi kończy się właśnie doświadczeniem owoców Bożego Miłosierdzia, chwałą nieba. Największym owocem Miłosierdzia Bożego jest Królestwo Niebieskie. I my tu na ziemi po to przystępujemy do sakramentu pokuty, po to mamy się poprawiać, aby kiedyś żyć z Bogiem w niebie. Tego jako pierwsza doświadczyła w swoim życiu Maryja. Przez całe swoje życie ojciec święty Jan Paweł II szedł w całkowitym zaufaniu Bogu i oddaniu się Matce Najświętszej. Znamy to wydarzenie z jego życia, kiedy tu przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej zawierzył go jego ojciec, właśnie Matce Najświętszej. A później to jego papieskie zachowanie, Totus Tuus Maria. Przez cały swój pontyfikat, a wcześniej jeszcze jako kapłan, jako biskup, kardynał krakowski, ojciec święty prowadził nas wszystkich, prowadził ludzi do źródła nadziei, do źródła Bożego Miłosierdzia, aż do samego końca. I kiedy tu właśnie w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, w tej kaplicy, jeszcze raz zawierzył wszystkich ludzi, wszystkie stany, rodziny, dzieci, młodszych, starszych, kapłanów, biskupów, osoby życia konsekrowanego. Wszystkich zawierzył Matce Najświętszej, a na koniec zawierzył także i siebie. Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił zmartwychwstały. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. To cóż tuż, Marii, to cóż tuż. W tym niezapomnianym dniu 17 sierpnia 2002 roku na zakończenie homilii wygłoszonej w czasie konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. To jedno z najważniejszych wydarzeń pontyfikatu Jana Pawła II. Słowa tego aktu Ojciec Święty poprzedził wprowadzeniem. Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. I dalej Jan Paweł II dał nam wszystkim zadanie, aby tę iskrę Bożej łaski rozniecać, przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie zostało powierzone Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i całego świata. Wszyscy mamy być świadkami miłosierdzia. I słowa tego aktu zawierzenia odmawiamy w naszej Bazylice każdego dnia w czasie każdej mszy świętej, przypominając to niezwykłe wydarzenie 17 sierpnia 2002 roku i zawierzając cały świat Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.